Cześć, z tej strony Krzysiek, KM Program. Jak zawsze serdecznie zapraszam Was na kolejne spotkanie, na którym wyjaśnię, w jaki sposób w naszych aplikacjach Java wykorzystywać specyfikację CDI wraz z jej implementacją Weld. Przechodzimy do kodu. Przygotowałem na dzisiejsze spotkanie prostą klasę Person, która posiada sobie dwa pola, ID oraz Name, i obtoczyłem to oczywiście anotacjami lombokowymi. Następnie mam repozytorium, które posiada w sobie metodę findAll. Ta metoda będzie zwracała listę elementów typu Person. Proste, prawda? Na razie nic specjalnego się nie dzieje. Trzeci krok, przygotowałem dla Was implementację tego interfejsu, czyli Person Repository IMPL, która dostarczy ciało metody findAll, która zwraca listę dwóch elementów typu person. Co teraz? Chcemy zrobić wreszcie serwis. Serwis, który wykorzysta person repozytory, dlatego piszemy tu jako pole składowe tego person service private final person repozytory i będziemy chcieli oczywiście dostarczyć implementację tego interfejsu w ramach konstruktora. Na razie w tym momencie nie mamy tutaj żadnych anotacji, nic tu się nie dzieje, ja wiem, że jest dużo na zielono zakomentowane, ale chcę Wam najpierw pokazać taki standardowy przykład, standardowe podejście, kiedy nie macie CDI. Czyli mamy tylko i wyłącznie właśnie tego typu akcje. Klasę person, interfejs, implementację interfejsu i serwis, który ten interfejs wykorzystuje, i będziemy musieli to wstrzyknąć. Wstrzyknąć po to, żebym poniżej mógł chociażby napisać metodę getAll, która w naszym przypadku tylko będzie wywoływała metodę findAll, czyli można powiedzieć, będzie ten getAll przeźroczysty, ale to już pokazuje pewną koncepcję, czyli że chcę wykorzystać metodę findAll z repozytorium person repozytory, a raczej z implementacji tego repozytorium, którą tutaj będziemy wstrzykiwać. I jak bez CDI teraz to wszystko ze sobą powiązać? Przejdźmy do maina. Mamy tutaj klasę app i zobaczcie, tutaj zakomentuję to, co później Wam pokażę, a odkomentuję to, co chcę Wam pokazać teraz. Czyli tworzymy sobie implementację person repository, person repository, opartą o implementację, którą przed chwilą przygotowałem. Tworzymy sobie person service i wstrzykujemy właśnie tą instancję person repository, a następnie wykonujemy metodę getAll. Wszystko, jak widzicie, działa. Wszystko jest ok, pięknie, tylko jest jeden malutki problem. A co jeżeli nagle nasz serwis będzie tych instancji potrzebował wiele, będzie potrzebował wykorzystać wiele repozytoriów lub innych rzeczy? Czy to znaczy, że muszę teraz w mainie pisać new i tworzyć tych instancji wiele, a potem to wstrzykiwać? Jakże to musi być niewygodne, prawda? Osoby, które jeszcze nie wykorzystują u mnie CDI, doskonale wiedzą, o czym mówię. I teraz czas najwyższy, żebyśmy weszli na taki poziom, gdzie to wszystko będzie ładne, elastyczne i eleganckie. Jak to zrobić? I tu właśnie do akcji wkracza specyfikacja CDI z implementacją Weld. Żeby używać Welda w naszych aplikacjach, które tutaj mamy, czyli w konsolowych, na początku, jeszcze nie webowych, musicie dołączyć takie oto dependencji. Weld SI Core. Oczywiście mamy również wersję Welda dla aplikacji serwerowych. O tym będę już mówił na spotkaniach indywidualnych. Lub na przykład możemy używać frameworka pokroju chociażby Spring Boot czy Quarkus, prawda? Dlatego tutaj mamy w tym przypadku takie najprostsze dependencje, taką najprostszą implementację dla naszego Welda. I teraz, co nam daje Weld? Zobaczcie. Wracamy ponownie do naszego prostego przykładu. Więc mamy tutaj person, tu się nic nie zmienia. Mamy interfejs person repository, też się nic nie zmienia. I mamy również implementację person repository IMPL i tutaj też się nic nie zmienia. Pierwsza zmiana, którą zobaczycie, będzie dopiero w person service. Dlaczego? Ponieważ tutaj możemy teraz zmusić, żeby nasza implementacja CDI-owa, czyli Weld, żeby on był w stanie wstrzyknąć automatycznie implementację person repository, którą wykryje w naszym projekcie. Co muszę zrobić, żeby do tego doszło? Po pierwsze, żeby zachować zgodność ze starszymi standardami, muszę mieć w katalogu resources w meta.inf pliczek beans XML. On jest pusty, zobaczcie. Ja tutaj nic w nim nie robię. W ogóle kompletnie mam go gdzieś. Jest to pozostałość po starszym sposobie używania tego mechanizmu, gdzie konfiguracja XML-owa była potrzebna i po prostu jeżeli bym go nie dał, to mi się będzie podczas budowania projektu pojawiała masa błędów związanych właśnie z brakiem tego pliku. Daję ten plik, w ogóle go nie będziemy używać. Jedyne co teraz zrobimy, to zrobimy tylko specjalną anotację, która nazywa się inject. Ta anotacja, zauważcie, umieszczona jest w tym przypadku nad konstruktorem, gdzie mamy person repozytory jako argument i ta anotacja już wie, że ma poszukać implementację tego repozytorium i go tu wstrzyknąć.
i ją tu wstrzyknąć. Czy od tej pory nagle możemy używać naszego person service właśnie z tym person repository bez konieczności robienia czegoś, co pokazywałem przed chwilą w mainie. Czyli zobaczcie, teraz to zakomentujemy. Proszę bardzo. I odkomentujemy pewien mechanizm, który pozwoli nam wszystko uruchomić. Tworzymy instancję właśnie obiektu typu world. Tworzymy specjalny container, który od tej pory będzie monitorował implementacje, które występują w naszym programie. I teraz za pomocą tego kontenera wyciągniemy z naszej aplikacji instancję Person Service Class. No musimy to zrobić, ponieważ owszem, do Person Service wstrzyknąłem przed chwilą implementację repozytory, Person Repository, no ale jeszcze chcę teraz tego world containera, które zawiera w sobie te wszystkie zależności powiązane ze sobą powstrzykiwane, wyciągnąć person service, żeby mógł z niego skorzystać. Dlatego za pomocą metody select wyciągamy person service class, a następnie za pomocą metody get możemy już uzyskać faktycznie tą instancję, która sobie w tym kontenerze siedzi, ze wstrzykniętą implementacją person repository. Poniżej już tylko zostaje nam odwołać się do metody get all i zobaczcie, wynikiem będzie to, co daje nam implementacja Person Repository? Proszę bardzo, jest Adam i Ewa. Przejdźmy szybciutko tutaj do Person Repository i MPL. Faktycznie jest Adam i Ewa. I w taki sposób nie muszę już robić new, przekazywać, tworzyć ręcznie obiektów, tylko nasz kontener weldowy się tym zajmuje. On sobie zarządza pod spodem tymi instancjami, a my tylko tak naprawdę jedyne co zrobiliśmy, to użyliśmy anotację małpa inject. Gdzie tą anotację mogę umieścić jeszcze? Ja oczywiście preferuję używanie tej anotacji i ogólnie wstrzykiwania, czy to tutaj, czy w innych frameworkach, nad konstruktorem, czy wykorzystując konstruktor argumentowy, ponieważ to mi daje ogromną elastyczność. Dzięki temu Person Service dzisiaj mogę wykorzystywać właśnie do pracy z CDI, a jutro mogę używać go jak zwykłą klasę. Dlatego uważam, że to podejście jest najbardziej elastyczne. Ale jeżeli nie tak, to możemy zrobić jeszcze inaczej. Coś tu mi się komentarzyk popsuł. No tak, bo tutaj mam jeszcze jedną anotację, którą będę chciał z Wami za chwilę omówić. Dlatego pozwólcie, że sobie na razie tak szybciutko zakomentuję. Natomiast teraz tutaj możemy zrezygnować na chwilkę z final i możemy tego injecta dać bezpośrednio nad polem składowym. Odpalmy kod teraz, zobaczmy jak to wygląda. I faktycznie również zadziała, prawda? Możemy również inject dać nad setterem. Czyli w tym momencie mamy tutaj o set, tylko muszę na razie tą anotację wyrzucić. Zaraz zobaczycie, po co ona mi jest potrzebna. Na razie nie przejmujcie się nią. Dajemy sobie małpa inject nad setterem i zobaczcie, tutaj również wszystko zadziała tak, jak się należy. Czyli trzy sposoby wykorzystywania inject. Nad konstruktorem, nad polem składowym oraz nad repozytorium. Tak to działa, tak to funkcjonuje. Ja oczywiście teraz wracam do mojego podejścia, czyli z konstruktorem, ponieważ tak jak już powiedziałem, najbardziej mi się podoba i uważam, że jest najlepsze. Chociaż nie zawsze się sprawdza, ale to już myślę o tym na spotkaniach indywidualnych. I od tej pory mamy już możliwość wstrzykiwania instancji, wybranych implementacji w inne instancje. A nad tym wszystkim czuwa world. Co więcej mogę Wam powiedzieć? No właśnie, a co jeżeli w naszym projekcie pojawia się druga implementacja tego samego interfejsu? No może tak być. Na przykład w części projektu będziecie chcieli wykorzystywać implementację Person Repository IMPL, a w innej części projektu Person Repository IMPL 2. Czy muszę teraz z tego powodu mieć jakieś problemy? Oczywiście no będą problemy dla naszego kontenera, prawda? Ponieważ nie będzie on wiedział, którą instancję ma wstrzykiwać. Obydwie mu pasują, więc obydwie będzie chciał używać. Którą ma wybrać? Żeby sobie ułatwić życie, możemy na przykład przygotować specjalne anotacje. Ja tu przygotowałem dwie. Person Repository Qualifier i Person Repository Qualifier 2. No, nie wiem, czy nazwy są akurat najlepsze na świecie, ale myślę, że będziecie od razu widzieli, że w takiej sytuacji jedna anotacja będzie do jednej implementacji, a druga do drugiej. Ważne jest, żeby w tych anotacjach umieścić kolejną anotację małpa qualifier, ponieważ, no, jak to zawsze mówię, żeby skonfigurować anotację, musimy najczęściej używać parę innych anotacji i zastosowanie tej anotacji małpa qualifier spowoduje, że od tej pory te anotacje, które tu mam, czyli Person Repository Qualifier oraz Person Repository Qualifier 2 będą anotacjami, które pozwolą oznaczyć, którą implementację chcę akurat gdzie wstrzyknąć. Zobaczcie, jak to działa dalej. A więc mam takie dwie anotacje, Person Repository Qualifier oraz Person Repository Qualifier 2, i w tym momencie umieszczam te anotacje nad
poszczególnymi implementacjami. Widzicie, mamy Person Repository Qualifier oraz Person Repository Qualifier 2, którą umieszczam nad Person Repository IMPL2. W taki sposób mam w moim projekcie dwie implementacje jawnie oznaczone, które teraz mogę wstrzykiwać tak, jak mi się podoba, gdzie mi się podoba i które mi się podoba. Jak to zrobić? Zobaczcie, przechodzimy do Person Service i teraz na przykład wracając do konstruktora. Przy interfejsie Person Repository umieszczam anotację, która mówi, która jest powiązana z tą implementacją, którą chcę tu wstrzyknąć. Czyli w tym momencie Person Repository będzie działało na implementacji drugiej, prawda? Czyli na Person Repository IMPL2, a więc zaraz powinienem zobaczyć Pawła oraz Igora. Uruchamiamy naszą aplikację, zobaczmy jak to wygląda i odpalamy kod, jest Paweł i Igor. Jeżeli coś mi się odmieni, będę chciał to zrobić inaczej, to w tym momencie będę musiał tu umieścić małpa, Person Repository Qualifier, czyli sobie wstrzyknę teraz tą pierwszą implementację, która jak pamiętacie to była Adam i Ewa. I zobaczmy, czy faktycznie jest Adam i Ewa. No jest. Więc teraz możemy sobie również wstrzykiwać te instancje, te implementacje, które chcemy i w których chcemy miejscach. W Person Service wykorzystuję Person Repository implementacja pierwsza, a w innym serwisie mogę nagle wykorzystywać implementację drugą. I na koniec dzisiejszego spotkania jeszcze jedna ciekawostka. Tutaj przy implementacji pierwszej umieściłem jeszcze jedną metodkę postconstruct, czyli specjalną metodę, która się będzie wykonywała zaraz po tym, jak się w kontenerze osadzi ta instancja, którą tutaj mam, czyli Person Repository IMPL. Czyli no to jest tylko taka, nie chcę powiedzieć tylko ciekawostka, bo niekiedy metoda postconstruct pozwoli wykonać pewne akcje po tym, jak już mamy wszystko zainicjalizowane w naszym, na przykład w tym przypadku Person Repository IMPL. Możemy wykonywać operacje od zwykłych jakichś logowań po, nie wiem, wykonanie pewnej komunikacji, bo już na przykład wstrzyknęliśmy wszystkie potrzebne dane do komunikacji lub pewnych operacji początkowych na wstrzykniętych instancjach, które tu mamy. No w naszym przypadku Person Repository IMPL nie ma takich zamiarów, dlatego tylko chcę Wam tyle pokazać, że ten postconstruct służy do tego, że jak mam taką metodkę, którą akurat nazwałem tak samo jak tutaj, to wykona mi się pewna instrukcja system od print, którą zobaczycie w konsoli i to się dzieje właśnie zaraz po tym, jak ten nasz kontener został zainicjalizowany. Mam nadzieję, że to, co tutaj pokazałem, pozwoli Wam w Waszych projektach jeszcze nie springowych znacznie lepiej zarządzać instancjami oraz implementacjami, które wykorzystujecie, szczególnie w naszych aplikacjach bazodanowych. Na kolejnych spotkaniach indywidualnych na pewno te osoby, które tego jeszcze nie robiły, no, zostaną poinformowane czy poinstruowane, jak się teraz tym wszystkim posługiwać, żeby te projekty troszeczkę uszczuplić, żeby projekty uchronić przede wszystkim od takich zapisów, gdzie macie jakiegoś maina, czy jakieś inne miejsca, takie nazwijmy to główne w waszym programie i walicie tam tych new, bo to aż niemiło później na to się patrzy. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania do tego, o czym tutaj dzisiaj powiedziałem, serdecznie zapraszam na nasze spotkania indywidualne, gdzie na pewno będziemy o tym mogli jeszcze podyskutować w kontekście Waszych rozwiązań. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to tyle. Wielkie dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!